Oj, moi drodzy, pora na kolejną recenzję odsłony cyklu, który na początku troszeczkę mnie nie przekonywał, ale po drugim tomie byłem już absolutnie stracony, bo wiedziałem, że na bardzo dobrze wie, co robi, ma jakąś świadomość tego. O czym pisze, na co kładzie nacisk i nie tylko. Dlatego nie będzie Was zapewne dziwić, że dziś słów kilka o trzecim tomie jego autobiograficznej mojej walki. I o ile w pierwszej części, pierwsza część zasadzała się głównie na relacjach z ojcem, które były trudne, które były zdecydowanie podszyte pewną, pewną grozą, ogromnym dystansem, jakiegoś rodzaju lękiem. I można powiedzieć, że pierwsza część i trzecia ma w sobie właśnie łącznik tego ojca, tylko że tutaj ojciec jest ukazany w takich sytuacjach, zadzieniem sytuacji tylko w innym czasie, bo tutaj Karl Owe jest młody, dopiero zaczyna chodzić do szkoły. Są też momenty, kiedy jeszcze w szkole nie jest. To jest jego, można powiedzieć, dzieciństwo do okresu wczesnego. Bycia nastolatkiem, tak mniej więcej bym to określił, bo tutaj w zasadzie cała historia kończy się wtedy, kiedy Karl Owe ma trafić do nowego liceum w zupełnie innym miejscu. I tak ta trzecia część zasadza się właśnie na, na dzieciństwie Karla Owe. To, to jest główny motyw tej odsłony mojej walki. Druga część to była taka trochę opowieść o związkach, troszeczkę o codzienności współczesnej pierwsza część, jak już mówiłem, ona dotyczyła ojca i to właśnie tych, tego okresu mm, kiedy Karl Owe już był nastolatkiem i był już starszym młodym mężczyzną i, i kiedy te relacje jednak wyglądały troszeczkę inaczej kiedy było łatwiej je określić w trzeciej części te relacje z ojcem też są bardzo ważne bo tutaj figura ojca moim zdaniem jednoznacznie kojarzy się z lękiem i ogromną umiejętnością, moim zdaniem, Nozgarda w tym wydaniu jest to, że on fenomenalnie potrafi nakreślić ten niepokój, ten moment, w którym słyszy kroki ojca, kiedy wie, że jest w domu, kiedy tak bardzo stara się zrobić wszystko, żeby tylko uniknąć jego wzroku, jego spojrzenia, bo on zawsze wie, co Karol ewentualnie przeskrobał lub po prostu wymyśla jakieś niestworzone historie. W pewien sposób wylewa całą swoją agresję na niego i także na jego brata, Ingwego, ale siłą rzeczy Karol Owy przy osobie, więc to na nim zasadza się większość takich rzeczy i czasami to są takie absolutnie trywialne sytuacje, które teraz wydają się jeszcze bardziej przerażające, chociażby nie wiem, kwestia tego, że Karl Owe zjadł o jedno jabłko za dużo. I potem jego ojciec zastosował metodę bardzo przypominającą palenie papierosów, czyli zapaliłeś jeden papieros, będziesz w całą paczkę, no i wtedy wciskał Karlowi owe na przykład jabłka. I to być może brzmi zupełnie niegroźne, ale w sposób jak przy tym autor, jest w tym jakaś groza, jest w tym jakiś lęk, jest ból, jest swego rodzaju nawet bym powiedział rozpacz. I to jest jedna z bardzo ważnych kwestii tej powieści trzeciej mojej walki. Aczkolwiek to nie tylko to, bo to także wiecie, skoro dzieciństwo to i są chwile błogie, chwile szczęśliwe, tak jak kiedy z kolegami grał w piłkę, kiedy wychodzili na wycieczki, kiedy robili różne głupie rzeczy, jakie przychodzą do głowy tylko dzieciakom i przed nimi nie da się uciec, trzeba je przeżyć, trzeba popełnić pewne błędy, trzeba czasami narazić się na swego rodzaju reprymendy. I to, co było dla mnie przynajmniej fantastyczne, jeżeli chodzi o tą lekturę, to to, że czytając o pewnych sytuacjach, jakie nakreśla Karlowe, no, to ja sobie przypominam własne dzieciństwo, własną grę w piłkę, wychodzenie z kolegami, wymijanie się tazosami i tym podobne rzeczy, wiecie, lata 90., nie wiem, wspólne picie orężady przed sklepem. To są takie różne małe rzeczy, które absolutnie wracają przy tej lekturze. Ona w jakiś sposób, na odtwarzając swoje własne dzieciństwo, w pewien sposób odsłana do naszych własnych. Momentów, kiedy było się dzieciakiem, kiedy było się beztroskim, kiedy nie było żadnych zmartwień i kiedy czas oferował tyle możliwości, a i tak wydawało się go za mało, a teraz jest go jeszcze mniej. I chociażby z tego względu, bardzo mi się ta powieść podobała. Inna rzecz, którą niezwykle doceniam, to to, że Nasgard, zresztą podobnie jak w poprzednich częściach, on kontynuuje ścieżkę szczerości. On opowiada o bardzo bolesnych i wstydliwych. Sytuacjach ze swojego życia, bardzo takich dyskryminujących w pewien sposób stosunków w szkolnych murach, bo jednak Karol Owe, w związku z tym, że bardzo dużo czytał, duży wpływ miał na jego brat, który dostarczał mu dużo naprawdę dobrej muzyki, on troszeczkę odstawał. Nie dlatego, że był gorszy, chociaż miał swoje cechy charakteru, które rzeczywiście wskazywały na to, że bywał pyszny, bywał na zbyt pewny siebie jak najbardziej. Bywał okrutny w stosunku do innych osób, czasami nie zdawał sobie z tego sprawy, czasami wydaje mi się, że gdzieś tam pod wiedział, że to, co robi, nie jest dobre, nie jest odpowiednie i chwilami można powiedzieć, że przykład odsłania się w pełni. On mam wrażenie w tych jego autobiografiach, w moich walkach jest absolutnie nagi w pewnych momentach, ukazuje się całym sobą. Powiada o tym, na przykład, że bardzo łatwo było wywołać u niego płacz. Był bardzo płaczliwym dzieckiem, z tego względu też niektóre. Dzieciaki w pewnym momencie nazywało go Femi, jakoby był taką, taką kobietą, takim, takim splotem kobiety i mężczyzny, który nie był mm, pozytywny w oczach innych. Był troszeczkę odludkiem w tej szkole. Na początku wszystko było dobrze, ale można odnieść wrażenie, że wraz z wiekiem Karl Owe stał się, stał się kimś na bocznym torze, kimś, kto bardzo łaknie uwagi, łaknie towarzystwa, ale nie do końca potrafi przekonać do siebie innych, że jednak mimowolnie stwarza jakiś dystans. Ta jego wiedza i spojrzenie na świat, że on trochę nie potrafi się dostosować do innych, i inni nie potrafią się trochę dostosować do niego. Niestety dwa bieguny wzajemnie się ścierają i nie wynika z nich coś e, niestety dla, dla autora dobrego. Także bardzo mi się podoba ta szczerość, to, że pewne no, przywołuje też my wolniej nasze własne wstydliwe sytuacje, błędy, głupotki. Są tu też zalążki, już i, i bardziej. Rozwinięte kwestie związków dansko męskich jak się zmienia spojrzenie chłopaka, kiedy myśl już tylko o dziewczynach, kiedy one są takim głównym motorem napędowym jego działań, kiedy się zastanawia, co zrobić, w jaki sposób zagadać itd. itd. Niezwykle jest to ujmujące. Jak już mówiłem szczerze, prawdziwie ten, ten taki wewnętrzny niepokój, jaki nas ma wrażenie, nigdy nie opuszcza, bo jednak spotkanie z obcą osobą po latach wciąż wzbudza ten sam szept niepokoju. Cały czas chcemy wypaść dobrze, boimy się, że powiemy coś nie tak, że zostaniemy odebrani w złym świetle. To są naturalne lęki i bardzo dobrze, że Karlowe pokazuje moment, w którym to się wszystko zaczyna, kiedy nasze percepcje się troszeczkę zmieniają, kiedy już ta piłka nożna i wszelkie inne rzeczy nie są już tak ważne, ale właśnie one stają się kimś, kto przyciąga nasz wzrok, zabiera nasz uwagę. To, co jest ciekawe w tej książce, jest też to, że Karl Owen nie zwraca uwagę na to, że pewne jego słowa we hmm, współczesnym dyskursie mogą być uważane za, no niekoniecznie na miejscu, tak? Bo jednak to, co robili ci chłopacy w stosunku do dziewczyn, ja bym śmiało nazwał molestowaniem seksualnym. I ja rozumiem, że pewien wiek ma swoje prawa, i tak dalej, i tak dalej, że to były inne czasy, ale y bardzo cieszy mnie to, że mimo... Y, bardzo cieszy mnie to, że choć wydaje mi się, że taka y, wewnętrzna autocenzura być może podpowiadała autorowi, żeby te fragmenty pomnieć, żeby o nich nie mówić, y, Nausgaard odważnie o tym mówi. To są takie momenty, kiedy człowiek czuje się nieswojo, kiedy czuje, że kurczę, to nie do końca wyglądało tak, jak trzeba, że ktoś tam powinien zareagować. Y, I to są bardzo niepokojące fragmenty i cieszę się, że autor o nich opowiada szczerze i że je przedstawia, no to bardzo dobrze też pokazuje pewną, hmm, pewną różnicę między tym, co było teraz, tym, co było kiedyś, jak postrzegaliśmy drugą osobę, jak postrzegaliśmy przestrzeń osobistą, jak postrzegaliśmy nawet głupie zaloty. Bo tutaj one, mam wrażenie, no jednak zdecydowanie dla mnie przekraczają pewną, pewną granicę intymności i są takie sytuacje, w których to jest normalne, są takie sytuacje, w których no to już jest zdecydowane nadużycie i dobrze, że Nazar o tym wspomina, że tego nie pomija, bo wydaje mi się, że pokusa na temat tego była bardzo istotna. Inną ciekawą rzeczą, którą możemy zauważyć w tej książce i ona nie jest tak przedstawiana bardzo wprost, bardzo w oczywisty sposób, to jest kwestia związku rodziców. Karla Owego. Widzimy jak te ścieżki między nimi się jednak troszeczkę rozstępują od pewnego momentu. Widzimy na jakichś dziwnych zasadach działa ten związek. Z jednej strony mam do czynienia z jednym z nielicznych ojców na tym całym osiedlu, który jednak stosuje jakąś współpracę w domu. To nie jest tak, że tylko kobieta gotuje, pierze itd. itd. Podział obowiązków jest widoczny jak najbardziej. A mimo wszystko równowaga w tej rodzinie, mimo wszystko ta męska dominacja i tak jest obecna, I widać jak te ścieżki życiowe coraz bardziej, coraz bardziej od siebie odchodzą. Najpierw to są takie małe tąpnięcia, a potem nagle to się rozmywa. I my to bardziej czujemy niż niż nam o tym opowiada. Tam nie ma takich otwartych słów, że doszło do rozwodu, do separacji. To bardziej wychodzi między słowami, mimo mimowolnie odczytujemy to w takim, a nie innym przekazie historii. Patrząc na to, jaką osobą był ojciec Nosgardana, to ja się nie dziwię absolutnie, bo to był człowiek, który wywoływał niepokój samą obecnością i tak kapitalnie autor to przekazał, że wydaje mi się, że ten, ten terror, ta atmosfera w jakiś sposób napięcia, no ona jednak musiała wyniszczać tę rodzinę, musiała, musiała wpływać także, także na żonę. I mamy zarazem. I, I to jest fajne, że tutaj nie pomija się żadnych trudnych tematów, takie, które mogą się wydarzać w rodzinach i wydarzają się jak najbardziej wtedy, i, i teraz teraz są być może bardziej bardziej powszechne, bardziej odsłaniane. Karol Owej, pisząc o sobie. Z przyszłości. on nie traktuje siebie protekcjonalnie, owszem on opowiada o tym, że na przykład to było złe, że, że nie rozumiał wtedy tego, ale teraz na przykład pewne rzeczy rozumie są tutaj jakieś dopiski które są troszeczkę jak taki, taki narrator z offu ale przede wszystkim on stawia na zrozumienie stawia na empatię, stawia na współczucie dla tego młodego siebie dla tej wersji sprzed lat i, i to jest moim zdaniem bardzo ważne o czym my często zapominamy szczególnie w wielu kontekstach w dzisiejszym świecie, który pędzi tak bardzo, tak bardzo. Pamiętam, jak bardzo tworzy nas też ten okres dzieciństwa, jak pewne... Przypadkowe rzeczy sprawiają, że wchodzimy na taką ścieżkę, a nie inną. I to także w tej powieści trzeciej jak najbardziej widać i, i czuć zdecydowanie. No nie wiem, ja od drugiego tomu już jestem pochłonięty moją walką. Dla mnie to jest fenomenalna rzecz, która skłania mnie do refleksji i świetnie się czyta i odsłania przed mną kwestie z przyszłości, o których mam wrażenie, że zapomniałem. To jest taka trochę szkatułka pamięci, w której Nausgard odtwarzając swoje to, co było, odtwarza trochę nasze to, co było. I dla mnie to jest fascynujące, pociągające i niezmiernie wciągające. Ja rozumiem oczywiście, że moja walka nie jest cyklem dla każdego. Zastrzegam osobiście, że pierwszy tom jest najsłabszy i możecie mieć wątpliwości, ale zalecam albo rezygnować, albo angażować się dalej dopiero po przeczytaniu tomu numer dwa. Ta powieść trzecia trzyma poziom. Nie, może nie wstrząsnęłam mną tak dokumentnie, jak ten, jak powieść druga, ale tu jest wciąż dużo dobra, dużo interesujących treści, dużo ciekawych motywów, ścieżek życiowych i bardzo mi się to podoba. To jest mój styl, to, to wciąga, to angażuje, to coś po sobie pozostawia i w trakcie, lektury uruchamia pewne, pewne nasze własne szkatułki, pamięci. I dla mnie to jest niezwykle ciekawe, i na pewno będę do, dalej kroczył ścieżką mojej walki i na pewno przeczytam ten cały cykl do końca. Mi się bardzo podobało i najlepiej o tym zaświadczy moja ocena, którą jest. 8 na 10, jak już mówiłem, to nie był taki wstrząs, jak powieść druga, ale, ale ta powieść trzecia jak najbardziej jest godna uwagi. Bardzo by ją czyta. Opowiada o wielu różnych kwestiach, bardzo przystępny sposób pełen zrozumienia i empatii, aczkolwiek jest tutaj też duża kwestia autokrytycyzmu, więc to nie jest tak, że Karl Owebsch, jaki był nachalny i, i troszeczkę natarczywy, a potem mówi, a to, to był dzieciak. Nie, on jednak ma związane z tym refleksje i też nam podrzuca ich bardzo wiele, także ja bardzo doceniam, polecam cykl z całego serca, jeżeli Wam przypadnie do gustu, to absolutnie pokochacie te treści. Oczywiście nie zalecałbym czytania jednak za drugim, ja robię sobie przerwy, dawkuję, trzeba się Troszeczkę podelektować nie dla każdego jest ta moja walka, ale jeżeli już bardzo łapie, no to obiecuję solennie, że nie puści ani przez chwilę. No dobrze, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to subskrypcja, czy ja łapka w górę mile widziana, a czy nie wymuszana. Zapraszam Was na Instagrama. Link do niego w opisie. Tam codziennie coś nowego, kulturalnego. No i cóż, widzimy się wkrótce, do zobaczenia. Na razie. Cześć!